Witajcie, z tej strony Dariusz Śliwka, a to jest 9 odcinek z gry Disney Epic Mickey Rebrushed. Jesteśmy obecnie na Placu Jutra, gdzie musimy naprawić te różne atrakcje, aby uzyskać dostęp do przejścia dalej. No więc myślę, że zmienię sobie dzisiaj kostium na parowca Williego, ponieważ ostatnio graliśmy tym budowlańcem. Sporo tutaj żukołazów. Chwila, czy one mogą siebie nawzajem rozwalić? Chyba nie, ale mamy sporo szkiców telewizora. Ale patrzcie, bo tutaj nam się jeszcze jakieś przejście ukazało. I jest tutaj dodatek, spójrzcie. Jak się będzie nazywał? Przyszłość jest teraz. No tak, adekwatne raczej do tego miejsca, ponieważ wygląda to tak bardzo futurystycznie, tylko... Wow, okej. No dobra, no to... Nie wiem, czy te żukołazy przypadkiem nie respawnują się w jakichś replikatorach, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle je pokonywać. Bo tutaj nie dość, że mamy tych skoczków, to jeszcze tych tutaj kręćków i to dwóch, więc ja bym jednak stąd sobie poszedł. Okej, to może teraz zdejmijmy tego gremlina, co nam się wcześniej tutaj pojawiał. Tutaj jest, dobra. Mamy trzy szkice telewizora, więc całkiem sporo. Tam więc jest gremlin, tam jeszcze widzę kolejny dodatek. Aby otworzyć drzwi blokujące kosmiczną podróż, ludziosuwacz musi być sprawny. Użyj telewizorów na trzech panelach zasilania, aby aktywować ludziosuwacza. Okej, czyli rozumiem, że tu jest pierwszy panel. Wygląda na to, że przywrócenie zasilania elektryzuje niektóre tory. Raczej niezbyt dobrze. Ale... no dobra. Zobaczymy, co dalej. Czyli tak, tu jest kolejny panel. Możemy sobie tutaj na nim telewizor postawić. Okej. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak widać. Okej. To chodźmy może teraz tutaj. Tutaj są bryzgi na górze. Możemy sobie przejść tutaj. Otworzyć za pomocą rozcieńczalnika. Tylko ostrożnie, żeby tutaj nie spaść. Dobra, na szczęście już nas tutaj żukołazy nie znajdą. Mamy za to dwóch bryzgów, no ale to... Bryzgi to wiadomo, że to żaden problem dla nas. Tylko nie bić się mi tutaj. Dobra. Przechodzimy dalej i... Tutaj są jakieś rzeczy jeszcze, ale... Tam możemy przeskoczyć. Możemy spaść sobie tutaj. Nie wiem, co mi to da za bardzo. Ten brysk tutaj przeszedł po prostu. Dobra, myślałem, że to jest jakiś inny. Dobra, to spadnijmy. Tutaj. Może coś tutaj będzie wartego uwagi. Ponieważ zawsze i tak trzeba wszystko przeszukać. Bardzo dokładnie. Tutaj coś jest? Okej. Pojazdy. O. A coś dalej? Dalej są platformy, które nam pozwolą chyba wrócić na górę, ale nie wiem czy... No nie. Za wysoko jest tam ta druga. Dobra, sobie rozwalmy to żukołazu tutaj, tego jednego skoczka możemy. Możemy z niego szkic telewizora dostać. Aha, czyli po prostu one się respią pewnie dlatego, żebyśmy mieli nieograniczoną ilość szkiców. Dobra, z nimi jednak nie będę walczył, tak jak mówiłem. Także okej. Tutaj coś widzę w ogóle pod tymi platformami. Jakieś przejście. Miki, to jest główny przełącznik zębatek w podniebnych gondolach. Założę się, że możemy go naprawić. Czyli co, po prostu malujemy zębatki i co? Kluczowe jest uruchomienie głównej zębatki. No dobra. Czyli coś takiego. Czyli teraz te gondole będą się już przesuwać. Świetna robota, Miki. Podniebna gondola znowu działa. Okej, dzięki temu możemy już chyba sobie wejść po tamten dodatek kolejny. No, okej. No ta muzyka chyba nigdy nie przestanie grać, skoro mamy tutaj tyle tych żukołazów. Patrzcie na to. To jest istny chaos. Ja nie mogę, dobra. Ja stąd spadam. Tylko trzeba się na tę gondolę jakoś dostać. Nie wiem czy stąd. Tutaj byliśmy. No nie, trzeba wejść na górę, kurczę. Dobra. Ciebie pokonam w sumie. A, ciebie w sumie też. Jesteś blisko, no co?
jeszcze troszeczkę rozcieńczalnika. No tak, sporo przynajmniej mamy tych szkiców tutaj do dyspozycji. Dobra, dobra. Albo w sumie, czemu nie? Jak już się prosicie, to was rozwalę. Dobra. Pierwszy oberwał, jeszcze drugi. Ale zauważyłem, że tutaj w Ribrush przeciwnicy się jakoś tak łagodniej z nami obchodzą niż w jedynce albo w dwójce. No bo na przykład bryzgi już tak często nie atakują. Bardziej starają się na przykład uciekać przed nami. A, tu jest replikator, zobaczcie. Dobra, no to już mamy dowód na to, że będą się respić w nieskończoność. Tutaj coś jest? Nie, tutaj po prostu taki dodatek na ścianę. Okej, więc gra mi chyba da nam jakąś podpowiedź, no ale my nic takiego nie potrzebujemy. Przecież mogę tutaj sobie chyba przeskoczyć. A, nie mogę. Aj, ja jeszcze obrywałem. Chwilę, mogę tak naokoło? Mogę tak. Tutaj też? Ta zasada obowiązuje? No niestety nie. Szkoda. Dobra, to rozcięcie to już chyba na zawsze, żeby jak coś mieć przejście dalej. No nie, jeszcze spadłem, kurczę. No przynajmniej muzyczka jest fajna, kiedy mamy walkę z przeciwnikami. Tak właściwie to mało co w ogóle słychać tą normalną z Tomorrow City. Teraz kiedy jesteśmy na dole, to w ogóle jakby jest tylko ta muzyczka z walki, tylko okej, się tutaj zatrzymuje. Nie jestem pewien, czy to w ogóle tak powinno działać. Czy tak normalnie to działało kiedyś, ale pozwoli nam to się przedostać na drugą stronę. I mamy też, patrzcie, kolejną część Goofiego. Więc to już będzie przedostatnia. Mamy planety, dodatek, spoko. Jest jeszcze jeden skoczek, no to możemy go rozwalić. Okej. Nawet się muzyka nie włączyła. To lewa noga animatronicznego Goofiego. Okej. Czyli mamy już obie nogi. Teraz jeszcze zostało, żeby zdobyć jego rękę, dobra. Także co dalej? No dalej to chyba musimy sobie już. Tam jest dwóch gremlinów jeszcze. Jest jeden, tu jest drugi. To najpierw możemy tego spróbować uwolnić, ponieważ on jest tak troszeczkę niżej. W bardziej dostępnym miejscu. No więc znowu wchodzimy na górę. Niestety. No chyba, że jest jakieś inne wejście. Kurczę, ta elektryczność. A, chyba widzę. No, akurat teraz skoczyłem. Chwila. No nie! Po prostu idealny timing, żeby oberwać. Dobra, to poczekam. No nie, dobra, zaraz zginę. Doskoczę? Nie doskoczę. Kurczę. Jak się nam dostać? Dobra, jest serduszko. Dwa nawet. O, dobrze. Okej. Nie jest źle. Czyli muszę tam się jakoś dostać chyba od drugiej strony. Serio? Skoro na tym mogę stanąć, to może... A, mogę po prostu tak sobie wskoczyć. Tylko żebym nie spadł. Na tym mogę też stanąć? Nie, na tym już nie. Ale tak? Dobra, działa. I teraz jest gremlin, to w ogóle są jakieś bryzgi. Dobra, to uwolnijmy już go. I Skierek. W dwójce nazywał się Skierka. taka ciekawostka. Moja przyjaciółka Nowa naprawdę zna się na takich atrakcjach jak ludzie suwacze. Jeśli uda ci się do niej dotrzeć, zajmie się atrakcją, bez wątpienia. Ja nigdy nie potrafiłem przy nich pracować, są zbyt niebezpieczne. Aha, czyli to jest po prostu ten następny gremlin, który potrzebuje pomocy. Ale co my tu jeszcze mamy? Przejście... Jakiś zawór, możemy coś uaktywnić. Rakieta znów działa. A właśnie, czyli... Dobra robota, Miki. Czyli jednak trzeba było tutaj coś naprawić. Dobra, to przejdźmy sobie najpierw tędy, bo tutaj są bryzgi. A nie, tylko jeden bryzg. Dobra.
Zaraz, to... Jak normalnie trzeba by było się tam dostać? Co tutaj jest? Można coś rozwalić? A, dobra. Jeszcze jeden brysk. A, dobra, już rozumiem. Faktycznie było tutaj takie przejście naokoło. Dobra, to już chyba wrócę tędy. Sobie rozcieńczę to ponownie i zeskoczę na dół. Żeby wejść na te rakiety teraz. Także w porządku. Chyba możemy nie, tutaj niestety... Nie, po prostu stąd sobie wskoczyć. I tyle. Dokładnie. Nawet przyjemna przejażdżka. Okej. Ło! Jest nowa. Dziękuję, że mnie uwolniłeś. Podążaj torami przez bramę. Aha. To tyle. Dobra, no to chyba idziemy dalej. Ja już tutaj wszystko chyba zbadałem. Czyli zaraz, gdzie jest to wyjście? Jest tutaj chyba. Tak, tu jest wyjście. Tylko, że ta elektryczność tutaj ciągle działa. Ale nie ma w ogóle tych... tutaj ludziochodów, czy jak oni to tam nazwali. Także nie wiem, o co chodzi. Ale jest złota przypinka, szósta. Dobrze. Tutaj możemy chyba sobie coś rozwalić, a nie, po prostu się otwiera. Dodatek o nazwie rakieta i wyjście. No dobra, tylko zobaczę jeszcze te zadania, czy tutaj nic nie zostało. Nie, to już wszystko. Tylko musimy jeszcze znaleźć tą obrożę. No ale ona już musi być w tym następnym miejscu, jak widać, no bo tutaj wszystko zdobyłem już. Wszystko zbadałem. Więc idziemy. Chcesz wyruszyć w kosmiczną podróż? No pewnie. No i też, jak pewnie wiecie, miasto jutra w ogóle nie było dostępne do zwiedzenia w dwójce. Więc jest to w ogóle pierwszy raz, kiedy sobie je zwiedzam. Podobnie jak zresztą Góra Miki Złomu. Jakiś bilecik. Jest rolka filmu pierwsza, dobrze. Mickey's Mechanical Man, część druga, okej. To idziemy dalej. Jakieś słupy znowu, no nie, te słupy mnie ostatnio prawie zabiły. Nie, zabiły mnie właściwie. Elektryczność w sensie, no nie. Dobra, teraz. Teraz szybko, wskakujemy. Aha, tu jest tylko 10 biletów. Tak jak ostatnio, zginąłem dla biletów. Okej. Teraz tutaj na górę. Tylko bileciki. A w środku jest... znowu jakiś ring bokserski. Dobra, wydaje mi się, że tutaj nic nie zrobimy, ale możemy sobie na górę wskoczyć. Jest wyjście, ale my jeszcze musimy jedną rolkę znaleźć. Jest też, patrzcie, tam dodatek. Więc ja sobie go od razu zdobędę. Mechaniczny człowiek, okej. Czyli tym razem przetłumaczyli. Okej, tutaj bileciki, jest druga rolka, dobra. Ale sporo biletów, serio. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, to chyba mamy wszystko już. Więc chodźmy w kosmiczną podróż, wyruszmy. No dobra. No i ciekawe, kiedy będzie walka z Pitotronem. Ponieważ już sporo tych obszarów tutaj zwiedziliśmy. O. Okej, mamy gremlina pierwszego. Jest, patrzcie, ręka Goofiego po lewej była. Nie wiem, czy zauważyliście. Widzisz ten włas? Są tam rury, które musimy naprawić. Obraca się. Świetnie, żukoła z cysterna. Może strzelać rozcieńczalnikiem lub farbą. Pilnuje windy. Tej, którą musimy wjechać na szczyt kosmicznej podróży. No, jest ręka Goofiego dokładnie. Pomyślmy. Kiedy te tłoki pracują w sekwencji, można wspiąć się po nich do windy. Już wiem. Przejdź przez ludzi osuwacze, unikaj pól elektrycznych, znajdź i zniszcz was, a następnie napraw rury. Łatwizna. Łatwo ci mówić.
Okej, no to naprawiamy rury, tylko tak. Mamy tutaj już plamiaka jakiegoś. O, jest ta! Obroża dla psa. No to trzeba ją będzie zebrać. Wow, wow, wow. Aha, to mi na szczęście nie krzywdzi, tylko mnie odpycha. No nie. Ajaj, aj, no spadłem. Szkoda. Ale w ogóle mnie to nie wywala na przykład... nie daje mi ekranu ładowania, tak jak to było w dwójce na przykład, albo w jedynce oryginalnej, więc... taki szybki gameplay. Chwila, tylko... nie, dobra, wszystko mi się zapisało. Po prostu nie zauważyłem, że jest tutaj taka przepaść mała. Może tutaj sobie najpierw przejdziemy po tych rurach. Coś tu przecież musi być. Ile biletów, wow. Chyba nawet się opłacało zginąć. Dobra. Mamy pierwszego chlusta. Czy tam plamiaka. Nieważne. Tu jest chyba przejście do otwarcia. Możemy teraz to rozcieńczyć. Tak, jest gremlin. Pierwszy. Aby ci pomóc, mogę zatrzymać gondolę lub przepływ prądu. Ale nie jedno i drugie. No to nie wiem. Nie no, prąd raczej, bo gondole nas nie mogą zranić, więc prąd wyłączymy. W porządku, odetnę zasilanie. Okej, dzięki. Jest szkic telewizora. Kolejne przejście. Dobra. Mamy pierwszego gremlina. Czyli dzisiaj już w sumie czwarty. To który to już jest gremlin? Chwila, 18? Chyba coś takiego właśnie. O, tam nic nie ma. Aha, są tylko bilety. No, już mamy ponad 1000. Super. Więc tak. O prąd już się nie musimy martwić, dzięki gremlinowi. Tutaj kolejny chlust. Też odmalowany bez problemu. Tam na górę nie wskoczymy niestety, więc musimy sobie na razie naokoło iść. Tutaj trzeba rury naprawić, tylko że... aha, trzeba przekręcić i teraz odmalować. Dobra. Okej. I teraz tłoki działają. Świetnie. Tutaj coś jest? Nie, tam nic nie ma. Chociaż... aha, bilecik tylko. Zawsze coś. Tu jeszcze w ogóle coś jest. Tam kolejny gremlin. O, jest rysunek. Strefa środkowa. Ile w sumie tych rysunków jest? 156, a my dopiero 59 mamy. Serio, aż tyle tego tutaj jest? No cóż, trzeba to będzie wszystko zdobyć. W sensie nie trzeba będzie, ale... wiecie, ja lubię przechodzić gry na 100%. Szczególnie dlatego, że po prostu pozwala to na... pełne doświadczenie tej gierki. Zresztą jak się gierka jakaś komuś podoba, no to z reguły każdy chce wtedy w nią grać jak najdłużej. Jest kolejny dodatek tutaj, tak swoją drogą. Co to będzie? Żuraw i planeta. Okej. Jest jakieś przejście od tyłu. Zobaczmy, co to będzie. Wejście na górę już od razu? Złoty bilet. O kurczę, dobra. No bardzo dobrze. I też trzeba będzie coś zasilić. Szkicem telewizora oczywiście. Dobra, zasilone. I co teraz się dzieje? A, teraz ten tutaj dźwig działa i możemy dzięki niemu wejść. Okej. Tam jest gaz, no ale to... raczej nie powie nam... nic, czego byśmy nie wiedzieli. Tutaj chyba możemy sobie coś rozcieńczyć, żeby sprawdzić coś w środku. O nie! Aż trzech skoczków. Okej. No. Po kolei. Z każdym się rozprawiliśmy, ale... jest kolejna przypinka. Brązowa. 11, okej. Bardzo fajnie. I teraz... dobra, to otwórzmy sobie tutaj to przejście. Tylko
czy od razu chcemy tam zaskoczyć? Może jeszcze tam sobie przeskoczę, zobaczę co tam jest. Dodatek kolejny widzę, ale... No nie, musimy chyba od razu zejść tutaj. Zdobyć tą obrożę dla psa. Co to? Wygląda na obroże. Powinniśmy je wziąć. Okej. Czyli tu już byliśmy w sumie? Tak. No dobra. To możemy chyba odmalować, bo tu już korzystaliśmy z tego. Więc tak, wchodźmy na górę od razu. Wejdźmy w sensie na górę. Jeszcze raz. Żeby... Może tam sobie zeskoczyć w inną stronę. Okej. Dobra, to pogadajmy z Gusem jednak. Założy się, że ta skrzynka zasilająca może uruchomić windę. Aha. No akurat tego nie zauważyłem, więc dzięki Gus. Cieszę się, że jednak z nim pogadałem. Dobra, to przeskoczmy tam. Na ten dźwig. O, jest kolejna... kolejne mocowanie. Do tego przejścia. Więc zaskoczmy sobie od razu tutaj. I co my tu mamy? Tutaj jest ten gremlin, dobra. Tylko co nam on da? Kolejny bilecik. Wow, ile my tej kasy już mamy? Naprawdę sporo. Mogę włączyć jeden generator żukołazów lub dać ci 3 telewizory. Nie no, generator. Dobrze, wyłączę generator żukołazów. No wyłącz, bo... Inaczej byśmy mieli spory problem. Także co, tu możemy sobie wyskoczyć po prostu. No i chyba tak zrobimy, no bo... Już tutaj od razu możemy sobie chyba na górę wskoczyć. No, możemy, dobra. Ledwo, ale się udało. I tutaj mamy tego... tankera. Jak Gus nazwał, to była jakaś... żukoła z cysterną, czy coś takiego? Już bardziej z cysternami. Ale nie pamiętam dokładnie, jak on go określił. Halo? Żyjesz? No, dobra. Jest też achievement, żeby pokonać każdego żukołaza. Są chyba 4 rodzaje. Jest właśnie trzeci, będzie jeszcze jeden basher. Czyli ten taki z... mieczem. Ała. Dobra. No i teraz już koniec. I nie żyjesz, ale... On się tutaj wciąż respi, czyli są 2 generatory. Najwidoczniej. Dobra. Naprawmy windę teraz. Czyli moglibyśmy już iść, ale... Ja jeszcze nie wszystko tutaj zwiedziłem. Na pewno... A tutaj? A nie, tu już byliśmy, dobra. Czyli wejdźmy sobie jeszcze może tam do tej drugiej kapsuły. Która nas przewiezie do... innej lokacji. A to są te tłoki w ogóle. Aha, czyli tak jest... Taki jest sposób normalny, żeby tutaj wejść. Ja tam jakoś naokoło sobie chodziłem. Nie wiem wciąż dlaczego. O kurczę, no. O, skrzynia. Ciekawe z czym. Ze srebrną przypinką. Okej. Teraz tak. Wejdźmy sobie tutaj. To nas zawiezie ciekawe gdzie, na górę może. Albo na dół. Tam jest gremlin jeszcze jeden. Aha. Tutaj, ale czy my już tutaj byliśmy? No nie. O! Do ręki głupiego. Świetnie. Dobra. Wygląda mi to na ramię animatronicznego Goofiego. Czyli to już wszystkie części Goofiego, dobrze. To jeszcze pójdźmy po tego gremlina. Już będzie zatem który gremlin dzisiaj? No, trzeci będzie w podróży kosmicznej. A na placu jutra było ile ich? 4? Nie, 3 chyba. Nie wiem, chyba 3, no to będzie 6.
Tam jest jeszcze dodatek. I no, sporo tutaj jest do zrobienia faktycznie. Łatwo tutaj coś by było ominąć. Także jeszcze musimy tego Pitotrona przyciągnąć na dobrą stronę i to będzie wszystko już w mieście jutro. No i jeszcze tego Gremlina trzeba uratować jakimś sposobem, tylko nie wiem jak. Czy już wchodzimy do tej windy, czy nie? Wolę jednak nie wchodzić, bo to może już się wiązać z przejściem dalej bezpowrotnie. Także ja tutaj no tankera zostawiam. I teraz ten gremlin jest... A, wiem, trzeba tego dźwigu użyć. Już rozumiem. No to dobrze. W takim razie nie musimy ryzykować, że już przejdziemy do dalszej części. Wow, ale się obrócił. Czekaj! No nie. Dobra, tanker, wiesz co, rozwalę cię dla zabawy. Bo... to po prostu fajna zabawa i tyle. Dobra. No gdzie jest ten dźwig? Dobra. Dobra, dawaj tutaj, no nie. I... cyk, dobra. A. Zdążę? Zdążyłem. Jeszcze po ciebie wrócę, cwaniaczku. Tutaj strzelał we mnie. Dobra, i jest gremlin, dobra. Dziękuję, drogi panie. Mogę wyłączyć jeden generator żukołazów lub dać ci 3 telewizory. No to generator wyłącz. Dobrze, wstrzymam dla ciebie tworzenie żukołazów. Okej, czyli teraz już tankery się nie będą spawnować. O! Czy tamten tanker właśnie zginął, czy... taki był dźwięk jakby... oberwał właśnie, ale... nie, jeszcze żyje. No to musimy go pokonać. Ostatnie uderzenie mu zostało. Ajajaj, tylko żeby on nas nie pokonał najpierw. Dobra. I pięknie. I teraz już jesteśmy bezpieczni. Także... sporo tu było rzeczy do zrobienia, faktycznie. Nie wiem, czy to już będzie wszystko. No bo mamy tych 3 gremlinów. Także wydaje mi się, że już możemy ruszać do walki z Pitotronem. Także pogadajmy z Gasem. Do Pitotrona. Tak. No dobra. Czyli mamy kolejną misję od Oswalda. Znaleźć części rakiety. Ale póki co musimy pokonać Pitotrona. Znaczy nie pokonać, ale wiadomo. Zaprzyjaźnić się z nim. Także znowu dostaniemy kolejne ulepszenie do farby. Miki, tam jest dysk Pitotrona. Obok części rakiety, której potrzebujesz. Szybko, zgarnij go. Dobra. To lecę. Okej, tylko oczywiście, że Pitotron nam tego nie da za darmo. O, już się pojawia. Witaj w kosmicznej podróży, Miki. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na spotkanie z gwiazdami. Jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Poznaj Pitotrona. Jestem mistrzem tej areny. Miki, nie masz szans z moimi modyfikacjami. Ja zawsze tu wygrywam. Miki,
Możesz pokonać Pitotrona lub się z nim zaprzyjaźnić. No to wiadomo, że się zaprzyjaźniamy. Mamy bileciki. O, wow, rozcięcialnik. No dawaj, dawaj. Jedno serduszko mi zostało. O, niedobrze. Chwila, bo to jakiś dysk. Dobra. O. O, oberwał. Teraz możemy go odmalowywać powoli. Tak, dobra. Okej, czyli jego wyposażenie powoli znika. Dobrze dla nas. Ło, rozcieczalnik, uwaga! Chwila, możemy przecież tutaj zostać. I odmalować to wszystko powoli. Dobra, leci dysk. Odbijamy. A, oberwał, ale to jeszcze nie wystarczy, żeby go znowu móc odmalować. Dobra. Ło. Uciekamy, uciekamy. Jest serduszko, dobra. Tego potrzebuję. No przynajmniej jedno. Zawsze coś. Teraz ma jakieś tarcze, patrzcie. Cwaniaczek. Dobra. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, oberwał. No to teraz damy kolejna dawka farby dla Pitotrona. Dobra. Okej, coraz więcej jego rzeczy znika. Ma coraz mniej możliwości na pokonanie nas. O rany, ile rozcieńczalnika. Wow. Już przestań może, co? Dobra. Skaczemy i teraz rzut dyskiem. Dobra, oberwał, ale to wiadomo, że raz oberwie, to znaczy, że już walka wygrana. Aha. To się życia wyzerowały. Zdobyłem, ale od razu obrywałem. Okej, dobra, dawaj. Teraz są tarcze. Jak teraz go już trafimy, to będzie chyba po nim. O, jeszcze. Nie, jeszcze nie, dobra. No dawaj. To musimy tutaj już uważać na ten rozcieńczalnik, co jest na dole. Ale dobra, możemy tak przecież tutaj sobie lądować bezpiecznie. Dobra, dawaj. No teraz już się nie obronisz. Teraz będzie już po tobie. Jeszcze. Dobra. I jest. Dobra. Teraz wylewamy farbę i... I koniec. Dobra. O. Pitotron. Żyjesz. Rany trochę mi odbiło. Weź ten dysk, dobra? Nie jest mi już potrzebny. Zobaczę, czy uda mi się posprzątać miasto jutra. Pozdrów ode mnie dużego, złego Pita, dobra? Dobra. Akurat też mnie o to poprosił, żebym do ciebie przyszedł. Naprawiłeś Pitotrona. Jest bardzo potężny i teraz użyję tej mocy, by pomóc pustkowiu. Hurra! Pojemność farby rozcieńczalnika może ulec zmianie w zależności od tego, jak postępujesz z ważnymi postaciami pustkowia. Czyli teraz mamy piąte wiaderko farby. Bardzo dobrze, no i co? O, kręcioła zwycięstwa. Achievement, no i mamy dysk. Zdobyłeś dysk Pitotrona. Są częścią rakiety, znaczy dyski Pitotrona, sorry. Także to już jedna z trzech części, tak? Chwila. Tak, są jeszcze dwie. Dobra, to wracamy na ulicę Niesen w takim razie. No i zobaczymy, czy będzie jakaś cutscenka jeszcze, czy już nie. Ponieważ już pół godzinki minęło, więc myślę, że odcinek sobie teraz już skończymy. A w następnym dopiero zajmiemy się tam tymi zadaniami na ulicy Niesnej i ewentualnie w Oswaldowie. No tak, w Oswaldowie też, bo musimy Goofiemu przekazać te części. Także chyba to wszystko już na dzisiaj, słuchajcie. Jeśli wam się odcinek spodobał, proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji na kanale. No a ja spotkam się z wami w następnym odcinku na moim kanale, więc trzymajcie się i cześć!